Jezus mówi: nie używajcie świętego imienia z przyzwyczajenia lub gdy chcecie dodać powagi waszemu gniewowi, wyrazić waszą niecierpliwość lub pieczętować własne przekleństwa. Przede wszystkim nie stosujcie słowa Bóg do ludzkich istot będących przedmiotem waszego zmysłowego pożądania lub intelektualnego kultu. Święte imię musi być wyłącznie użyte dla zwrócenia się do jedynego, do mnie. Trzeba je wypowiedzieć z miłością, z wiarą, z nadzieją. Święte imię stanie się wówczas waszą siłą i waszą obroną. Cześć oddawana świętemu imieniu usprawiedliwi was, gdyż kto pieczętuje swoje działania moim imieniem, nie może źle postępować. Mówię o osobie, która działa ze szczerą intencją. Nie mówię o kłamcach, którzy próbują ukrywać siebie lub własne dzieła pod zasłoną chwały mojego trzykroć świętego imienia. Kogoś próbują oni oszukiwać. Ja nie podlegam oszustwom, nie podlegają im nawet ludzie, za wyjątkiem umysłowo chorych, ponieważ aby zdemaskować oszusta, wystarczy porównywać jego dzieła z jego deklaracjami. Na taki widok ludzie odczuwają pogardę i odrazę.